Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym pokażę Wam następcę legendarnego Battlestar Galactica, gra planszowa, tylko tym razem zmieniamy szatki na darmowe, cthulowe i nazywamy się Odmęty Grozy. Oczywiście nie tylko set klimatyczny będzie różnił tę grę od Battlestara, ponieważ mamy pewne różnice mechaniczne, co Wam pokażę oczywiście w tym materiale, ale na razie dla Was najważniejsza jest informacja, że tym razem nie będziemy przemierzali bezkresnego kosmosu i uciekali przed Cylonami, tylko tym razem wsiadamy sobie do statku. Ten statek nazywa się Atlantis i w tymże Atlantisie chcemy przez 7 dni dotrzeć sobie do Bostonu i być może rozpocząć nowe życie, ale nie. Już pierwszego dnia tego pamiętnego 1913 roku zaczynają nas nawiedzać i wszystkich ludzi na statku jakieś tajemnicze wizje, dziwne sny, ludzie są niespokojni, agresywni i co się okazuje, że trzeciego dnia odnajdują w jednej z kajut zamordowaną kobietę. W tej kajucie masa świeczek, ciało tej kobiety leży obok tajemniczej księgi. W tej księdze mamy jakąś taką dziwną postać i już zastanawiamy się, co to za jakiś tajemniczy kult, ale nagle krzyki przepełniają tenże okręt samotnie sunący po bezkresnym morzu, bo no właśnie, na statek wdzierają się dziwne, obślizgłe stwory, takie same jak w tej książce. Tak więc stajemy od razu do walki z tymi stworami, ale nie wszyscy, ponieważ mamy wśród nas pewne hybrydy, których zadaniem jest to, żeby ten statek nie dopłynął do portu, a wszyscy ludzie zostali pochłonięci przez morskie głębiny. Tak właśnie wygląda nasz nieszczęsny statek Atlantis, który będzie chciał dopłynąć do Bostonu, a na nim my, czyli bohaterowie tego dramatu. Bardzo proszę, oto oni, bardzo dzielna ferajna, składająca się z 10 do wyboru postaci. Każda z nich będzie miała jakąś inną, swoją specjalną umiejętność, ale również będzie miała swoją historię, którą klimatycznie oczywiście możemy zawsze przyznać, ponieważ klimat w takiej grze, jak mam nadzieję, pokazałem wstępem, jest bardzo ważny. Na końcu znajduje się nasza ulubiona siostra, jak ją nazwaliśmy, proktologia. Więc kiedy gracze wezmą już swoją postać, zapoznają się z nią, z jej historią, tudzież przeczytają sobie to na głos, biorą swoje startowe przedmioty. Wydaje mi się, że tak czy inaczej przedmiotów w grze jest troszeczkę za mało, ale to może tylko wrażenie. Każda z postaci ma dopasowane do niej swoje specjalne umiejętności, a dokładnie jedną umiejętność, którą będzie mogła wykorzystać w trakcie rozgrywki. To też warto położyć obok siebie. Pora też spojrzeć, kto jest najwyżej na liście kapitańskiej i kto jest najwyżej na liście prezydenckiej. O, nie, nie ma prezydenta, ponieważ teraz będzie strażnik księgi i teraz te karty wędrują do osób, które są najwyżej na tych listach. No i co? Będzie wiązało się to z konkretnymi umiejętnościami, które będą mogli wykorzystać w trakcie rozgrywki. Ale teraz na chwilkę zatrzymajmy się w tym, co ma każda postać, jakie umiejętności, jaka historia, bla, 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 ponieważ nas interesuje, jak możemy wygrać tę rozgrywkę. Otóż gra Odmęty Grozy będzie w dużej części polegała na tym, że ci, którzy będą ludźmi, ich zadaniem będzie sprawienie, żeby ten statek dopłynął do swojego portu i żeby w ciągu trwającej podróży nie zabrakło zasobów, ponieważ jeśli zabraknie chociaż jednego zasobu, gracze przegrywają grę. Grę grający ludźmi przegrają również w momencie, kiedy na statku pojawić się będzie miało 6 uszkodzenie, a już go nie ma, wtedy też przegraliśmy. Lub jeśli na planszy musimy położyć jakiegoś obleśnego, obślizgłego, a już nie mamy skąd dobierać, wtedy też przegrywamy. Ale to przegrywają ludzie, a hybrydy się cieszą. No bo właśnie, cała impreza w tej grze będzie polegała na tym, że zaraz po tym, jak porozdajemy każdemu z graczy jego postać, przedmiot, nacieszy się już swoją super umiejętnością, to potem musimy stworzyć pewną talię kart. W zależności od liczby graczy, będziemy mieli podział na ludzi i mniejszą albo większą liczbę hybryd. Tak jak mówię, to jest uzależnione od liczby graczy biorących udział w zabawie. I teraz ten stosik od razu tasujemy, rozdajemy i każdy gracz patrzy na swoją kartę i sprawdza, czy jest człowiekiem, czyli czy jego zadaniem będzie dopłynięcie, czy jest hybrydą, czyli będzie musiał przeszkadzać, robić wszystko w skrytości, czy później się ujawni i będzie ludziom przeszkadzał już innymi metodami. Dlaczego są dwa stosy? Ponieważ w grze występują dwa elementy niepewności. W grze będziemy się poruszali, za chwilkę Wam pokażę jak, ale kiedy uda nam się już mieć połowę drogi za sobą, to w tym momencie te karty, które zostały rozdane, oczywiście zostają przy graczach, są to karty lojalności, ale potem musimy rozdać pozostałe karty, które przygotowaliśmy. Tak więc gracz, który do tej pory był człowiekiem, może stać się hybrydą, a gracz, który był hybrydą, może dostać jeszcze jedną hybrydę. To wtedy będzie przekazywał tą jedną hybrydę
wybranemu przez siebie graczowi. Tak więc jak widzicie, niepewność, niepewność i jeszcze raz niepewność. Tyle teorii, przejdźmy teraz do praktyki. Jak będzie wyglądała sama rozgrywka? Otóż rozgrywka podzielona jest na szereg tur graczy. Każda z tur graczy będzie składała się z 4 etapów. I teraz, żebyście te etapy zrozumieli, najpierw warto byłoby się przyjrzeć jeszcze jednemu typowi kart, który został dołączony do rozgrywki. Ten typ kart to 5 rodzajów kart, które będą pokazywały wasze specjalne umiejętności, ale również pewne karty, które będziecie mogli dorzucać do kryzysów, które będą rozpatrywane w rozgrywce. Bowiem to, co odróżnia poszczególne postaci, poza oczywiście ich akcjami, to karty, którymi dysponują na początku gry, ale również będą dobierali w trakcie rozgrywki. Tak więc jak widzicie, w momencie kiedy swoją turę rozpoczyna Arium Singh, będzie dobierał 2 karty z wpływów, 1 kartę percepcji i 2 karty ze stosu siły. Każda z tych talii będzie składała się łącznie z 5 rodzajów kart. Każda z tych kart będzie miała swoją oczywiście umiejętność, ale bardzo ważny numerek, który będzie istotny przy rozgrywaniu kryzysów, co Wam pokażę za chwilkę. Ponieważ nasz Arion zdobył swoje karty, drugą rzeczą, którą wykonuje w swojej turze, będą akcje. To teraz, co możemy zrobić? Gracze w swojej turze będą wykonywali do maksymalnie 2 akcji. Można wykonać 2 takie same akcje w turze. Jedną z takich akcji jest na przykład ruch, czyli biorę swoją figurkę i mogę ją przemieścić do dowolnego miejsca na statku. Na przykład do tych ze stworami. A tak wygląda następująco, że wybieram swój cel, akurat te cele się niczym nie różnią, nie będą mi na razie oddawać i po prostu biorę swoją kosteczkę K8, rzucam, bardzo proszę, wow, to tak jakbym nie ja rzucał. Wyrzuciłem 8, tak więc pokonuję sobie jednego stwora, zdejmuję go z planszy. Musiałem tutaj wyrzucić 4 i więcej, przy tym wyniku pokonuję stwora. No i tyle, wykonałem 2 swoje akcje i teraz przeszedłbym normalnie do reszty swojej tury, ale przyjrzyjmy się oczywiście, jakie inne jeszcze akcje można wykonać. Warto jest pojawić się w jakimś takim dziwnym miejscu i na przykład uratować pasażera, czyli po prostu poruszyłem się na to miejsce i postanowiłem tego pasażera uratować i nie sprawdzam, co by się stało, gdybym tych pasażerów nie uratował, ponieważ w trakcie gry na przykład tych pasażerów będą mogły atakować inne hybrydy, jeśli już się ujawnią, będą mogły atakować te dziwne stwory, zasadniczo wiele się z nimi może stać. Jeśli coś się z nimi stanie, odwracamy, no i sprawdzamy, co tutaj na mnie zatrybiło. Zazwyczaj będziemy tracili zasoby. Zasoby, które tym razem mamy, to oczywiście jest paliwo, to jest poczytalność naszych osób, które znajdują się na pokładzie, to jest żywność i to są zasoby ludzkie. Jeśli którykolwiek z tych elementów dojedzie nam do zera, no to przegraliśmy. A wygrywają hybrydy. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to pojawić się w jakimś konkretnym miejscu na statku i skorzystać z dobra, jakie oferuje nam pole, ponieważ każde pole daje nam coś fajnego do wykonania. Niestety, z tego, co jest napisane na planszy, raczej nie dowiemy się, jak wygląda działanie pola. Ale od czego jest rzeczywista pomocna pomoc dla graczy, czyli taki kartonik, który każdy z graczy dostanie, ponieważ tutaj mamy napisane, dzięki czemu nie będziemy musieli wertować instrukcji, co w którym miejscu możemy robić. Przeglądając pola akcji, to na mostku będziemy bawili się w tego, kto przewiduje przyszłość, a dokładnie będzie ją ustawiał, ponieważ tutaj możemy podejrzeć sobie 2 rodzaje kart. Kartę kryzysu, bardzo ważna, i kartę kursu. Wybieramy sobie jedną z 2 dobranych i ustawiamy te je tak, jak chcemy. W kaplicy, narażając poczytalność naszych pasażerów, będziemy przesuwali nowy suwak, mianowicie suwak rytuału. Nowy suwaczek rytuału jest bardzo ważny, ponieważ jeśli tak się stanie, że przesuniemy go na ostatnie pole, to czyścimy sobie okolice, czyli wszystkie te stwory, które były na 2 miejscach planszy, czyli w wodzie i na pokładzie, nie w środku, są wyeliminowane z rozgrywki i są odkładane daleko, daleko. Niestety, postacie, które też były na zewnątrz statku, trafiają do lazaretu i będą musiały się leczyć. Ci, którzy byli w środku, przetrwali, nic im się nie stało, a pasażerowie, którzy byli na zewnątrz, też zostali zdmuchnięci. Trzeba sprawdzić, co tracimy. Nauka więc tego jest taka, że w kaplicy to trzeba uważać. W kajucie kapitańskiej, zdając pewien test umiejętności, o których za chwilkę będę Wam opowiadał, możemy kogoś podejrzanego wysłać do aresztu. A z kolei, będąc w areszcie, będziemy próbowali z niego wyjść. Jeśli jesteśmy nieujawnioną hybrydą, no to oczywiście będziemy musieli zdać ten test. Jeśli jesteśmy już ujawnioną hybrydą, czyli wszyscy wiedzą, że my to my, po prostu odkładamy wymagane karty w wymaganej liczbie na boczek
i wychodzimy. W ładowni będziemy zdobywali przedmioty, a w kambuzie, narażając żywność załogi, czyli przybliżając nas do porażki, będziemy mogli dobierać karty umiejętności. No i tyle z rzeczy do zrobienia. Teraz pora przyjrzeć się mitom i umiejętnościom, ponieważ to stanowi sedno tej gry. Tak więc kiedy otrzymamy już umiejętności, wykonamy już nasze akcje, to teraz jeszcze będziemy musieli dociągnąć jedną kartę mitu i ją wykonać. No i teraz mamy trzy rodzaje kart. Część z tych kart to są po prostu zwykłe testy, które będziemy musieli zdać. Za chwilę Wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Część kart będzie albo testem, albo wyborem wskazanego na nich gracza, a tutaj będziemy mieli po prostu na ostatniej karcie po prostu wybór gracza, który na tej karcie jest wskazany. Więc tak jak Wam powiedziałem, karty umiejętności, które będziemy dobierać w trakcie rozgrywki i na początku naszej tury, będą to karty, które będą składały się łącznie z 5 symboli. Żeby zrobić test, musimy osiągnąć tę liczbę. I jak to będziemy robili? Jeśli gracze będą dodawali kartę z wskazanymi tymi symbolami, będą działali na plus, czyli po prostu te ich wyniki będziemy dodawać. Natomiast jeśli gracze, zazwyczaj hybrydy albo ktoś, jeśli się pomyli, będą dodawali kartę bez tych symboli, to będą wpływali na wynik ujemnie i będziemy po prostu odejmowali od tego wyniku. Tak więc na początku gry dodajemy dwie losowe karty, tak żeby wzmóc chaos w tym wszystkim, a potem gracze po kolei, zaczynając od tego gracza, który jest następny po graczu, który wyciągnął kryzys, każdy z graczy będzie dokładał 0 albo dowolną liczbę kart umiejętności. Kiedy wszyscy gracze już dołożyli, tasujemy, żeby była jeszcze większa niepewność. Sprawdzamy najpierw, jakie mamy karty na plus. Bardzo ładnie, mamy 18. Niestety, mamy 3 karty, które będą działały nam na minus, więc od 18 odejmujemy 4, wychodzi nam 14, czyli niestety testu żeśmy nie zdali i za chwilkę będziemy musieli się zmierzyć z tego konsekwencjami. I teraz, zazwyczaj patrzymy na to w ten sposób, że mamy gracza, który na pewno się dorzucił, ponieważ mamy 2 karty chaosu. No, mogą to na przykład być takie 2 karty z oczkiem, ale jedna karta została dodana za dużo, więc ktoś, kto na przykład ma oczko, może być hybrydą. To tak najogólniej patrząc, jak można tego się dowiedzieć. No i teraz musimy zawsze zmierzyć się, jeśli nam się nie uda test, z przykrymi konsekwencjami tego, co mamy na karcie. Ale poza tym mamy również symbole, które pojawiają się w prawym dolnym rogu. Tych symboli mamy troszeczkę, za chwilkę sobie to omówimy. No i to teraz też będziemy musieli zrobić. Czyli na przykład będziemy musieli poruszyć jednym z naszych torów. Zazwyczaj jest to wskazane, czy jest to tor albo rytuału, albo jest to tor rejsu, który przybliży nas do kolejnego skoku, czy jakiegoś tam większego przyspieszenia. Czasami będziemy i również tak, że będziemy mogli sobie wybrać albo jeden, albo drugi tor. W przypadku rejsu, to jeśli się poruszymy, nasz statek oczywiście płynie i to zostało fajnie oddane, ponieważ wszystkie stwory, które są poza naszym statkiem, będą się poruszały o jedno pole do tyłu. Jeśli znajdą się na ostatnim polu na tyle okrętu, to jeśli mielibyśmy je poruszyć z końca okrętu, to po prostu wypadają poza planszę i na razie nie stanowią problemu. Po prostu je wyprzedziliśmy. Ale oczywiście mamy jeszcze ikony naszych stworów, czyli z jednej strony mamy te małe rybki, które popylają po planszy, jego i ją, albo ją i jego. Nigdy ich nie odróżniam, które jest które. Po prostu przyjmuję na początku gry, kto kim jest. Aktywacja tych najmniejszych stworów jest dosyć prosta, czyli jeśli znajdowały się na wodzie, wchodzą według strzałek na pokład. Jeśli już były na pokładzie, będą poruszały się już do konkretnych pomieszczeń. Natomiast jeśli znajdują się na polu z kimś, no to bardzo proszę, w przypadku pasażerów, ci pasażerowie będą cierpieli bardzo, sprawdzamy, kto ucierpiał i tak będziemy obniżać nasze zasoby na kółkach i oczywiście będziemy je eliminować. Natomiast jeśli znajdowały się na polu z graczem, no to oczywiście dochodzi do walki, walka bardzo prosta. Znowu rzucamy kostką i jak nam nie pójdzie, no to po prostu będziemy lądowali w lazarecie. Inaczej ma się sprawa z tymi dwoma nieprzyjemnymi stworami. Jeśli te stwory znajdują się w odmentach, czyli nie są na planszy, no to zazwyczaj, kiedy wypadnie ich kolejka, będziemy dokładali tutaj takie dwa mniejsze stworki. Jeśli tych stworków znajdzie się tutaj łącznie 4, to po konkretnym rzucie kostką będą znajdowały się na określonym polu gry z przodu statku. Natomiast jeśli te dwa nieprzyjemne stwory są w środku, będą generowały inne elementy. Nigdy te stwory nie mogą przedostać się na statek. I dobrze.
No i teraz matka Hydra i ojciec Dagon powodują inne rzeczy, jeśli ci znajdują się w wodzie. Jeśli mamy na przykład matkę Hydrę, to ta będzie powodowała zniszczenia na statku, które będziemy czasami po prostu przeprowadzać lub czasami będziemy uszkadzać, eliminując możliwości korzystania jakieś miejsce na statku i zawsze będziemy poruszali się w stronę przodu statku. Natomiast jeśli chodzi o ojca Dagona, to jego działalność będzie polegała na tym, że na sąsiadujących z nim polach będziemy dokładali nowe stworki. Tak więc trzeba na to uważać. Oczywiście ten znowu porusza się do przodu statku, żeby właśnie uniknąć takiej szybkiej eliminacji poprzez płyniemy szybko, a ci zostają w tyle i wędrują z powrotem na odmęty. Pokonać ich się jako tako nie da, oni jak ten zły szeląg będą powracać. No i w sumie podstawy już znacie, ale teraz warto byłoby się przyjrzeć jeszcze trzem elementom, czyli co spoczywa na kapitanie, co spoczywa na strażniku księgi, ale również jak wygląda życie hybrydy na statku. Kapitan niezwykle ważna persona na statku. Jeśli na polu rejsu, czyli na tym jednym z dwóch torów obok rytuału, dojdziemy na ostatnie pole, czyli rejs, kapitan dobiera dwie karty i jedną z nich wybiera, pokazuje graczom i oczywiście wypełnia tekst, który tutaj jest napisany. Jeśli kapitan jest ok po naszej stronie, czyli na przykład ludzi, no to pewnie wybierze trójkę. Jeśli nie nas, no to wybierze dwójkę, czyli po prostu będzie to wszystko spowalniał, więc trzeba pomyśleć, czy zawczasu nie warto wrzucić go do aresztu i przejąć oczywiście władzy na statku. Tak czy inaczej, łącznie musimy mieć sumę tych cyferek 12, żeby skończyć grę i jeszcze raz dotrzeć na pole rejs, żeby gra zakończyła się sukcesem ludzi. Nowa postać, pewnie Was interesuje, czyli strażnik księgi. No, nie jest prezydentem, ale co będzie robił? Strażnik księgi po prostu ma od takie zaklęcie, czyli w swojej turze może wykonać taką akcję, że dobiera sobie dwie karty zaklęć, wybiera sobie jedno z tych zaklęć, drugie odkłada na spód, jedno sobie zatrzymuje i może to sobie rzucić w trakcie rozrywki. Te zaklęcia są dosyć silne, ale czasami będą powodowały, że szybko będą nam się kurczyły zasoby, więc trzeba uważać. No ale teraz trzeba zobaczyć jeszcze, co może hybryda, jeśli jesteśmy tą hybrydą. No to możemy oczywiście zostać w ukryciu do samego końca i jakoś tam próbować, żeby gracze przegrali, ale jeśli się ujawniamy, to jesteśmy napiętnowani od bardzo proszę takim elementem i wsadzamy w tym momencie naszą postać w coś takiego. Od tej pory wszyscy wiedzą, że jesteśmy hybrydą i będą mogli nas lać po statku, czyli po prostu nie dość, że nas mogą wsadzić do aresztu, to również będą mogli nas pobić i wsadzić do aresztu. Zasada walki jest taka sama jak przy hybrydach, ale my też będziemy mogli wszystkich tłuc, więc jest bardzo fantastycznie i bardzo fajnie. Poza tym, że będziemy mogli kogoś tłuc, w momencie kiedy się ujawniamy, korzystamy z naszej konkretnej specjalnej umiejętności, ale w trakcie również gry. Dostaniemy dostęp do nowych wrednych kart, które będziemy dorzucali do testów. Karty te będą zawsze działały na minus, jeśli chodzi o rozpatrywanie danej karty mitu, czyli kryzysu, ale również możemy tutaj ogarniać konkretne akcje, które zawsze są negatywną akcją, więc impreza na całego! Na zakończenie, zanim przejdziemy sobie do podsumowania, wiecie, grywalności, wyglądu itp. itd., to warto byłoby jeszcze raz podsumować zmiany, które akurat mi udało się znaleźć. Tak więc uwaga, fani Battlestara, słuchajcie, otóż podjęto próbę naprawienia mechaniki sympatyka kultysty. Tutaj teraz kultysta, czyli sympatyk, może wygrać dopiero w ostatnim momencie rozgrywki, kiedy to już mamy przebyty cały obszar wynoszący 12 i zanim nie dojdziemy do rejsu, to właśnie teraz musi się aktywować kultysta, musi zrobić coś, że nie dopłyniemy, tylko wtedy wygrywa, więc próba została podjęta, czy jest ona udana, sami nie oceniacie. Dystans, jak usłyszeliście, jest nieco większy niż w Battlestarze. W tym momencie ten dystans, można powiedzieć, że gra przez to jest dłuższa, ale nominały, które będziemy używać do przepłynięcia tego dystansu, są nieco większe niż w talii w Battlestarze, więc tak jak mówię, można powiedzieć, że niekoniecznie tutaj jest jakaś duża zmiana. Mamy trzy typy atakujących nas, czyli właściwie całe te wielkie stwory, z którymi głównie mamy problem. No i oczywiście te dwa wielkie, które będą stanowiły, no, największy problem czasami. Dalej, mamy nowy tor rytuału. Nie ma tutaj w ogóle skoków, ponieważ skoki dawały nam możliwość czyszczenia tego obszaru wokół planszy. Skoków teraz nie ma, tylko mamy właśnie tenże rytuał, który to rytuał będzie też powodował to czyszczenie, chyba że stwory dostaną się do wnętrza statku, wtedy z wnętrza statku już
już nie są usuwane. Problem dla graczy jest też, jeśli znajdują się na zewnątrz, co widzieliście, ponieważ my także w tym momencie cierpimy i przenosimy się do lazaretu, więc trzeba uważać, ponieważ ten rytuał lubi się odpalać od tak po prostu. Dalej, nie mamy czegoś kogoś takiego jak prezydent. Tutaj został zastąpiony strażnikiem księgi. Strażnik księgi dostał umiejętność w postaci nowej talii, której w ramach akcji może sobie dociągnąć kartę i no i zatrzymuje sobie jedną, czy dwie karty, zatrzymuje sobie jedną, rzuca te czary, ale jest to czasami dość problematyczne, ponieważ te karty będą powodowały spadek naszych zasobów, które przybliżają nas do porażki i te karty są mocne, ale no właśnie, zasoby. Więc tutaj trzeba rzeczywiście to wszystko wypośrodkować. W rękach Cylona jest to bardzo niebezpieczna rzecz, przepraszam, hybrydy. No i ostatnia rzecz, każdy tutaj będzie mógł się bić ze stworami, które wchodzą na statek, nie trzeba wsiadać do jakiegoś Vipera, tylko po prostu będziemy mogli się z nimi tłuc na planszy, więc jest to też pewna zmiana w stosunku do Battlestara. No, tyle o zmianach. Więc tak jak widzieliście, zmiany w mojej opinii są nieco bardziej niż kosmetyczne. No i teraz właśnie, czy te zmiany przypadną starym wyjadaczom Battlestara? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że ta grupa być może ewentualnie marudzić, natomiast wszyscy ci, którzy będą poznawali tę grę od odmętów grozy, będą naprawdę usatysfakcjonowani, ponieważ ta gra poprzez dokonane zmiany jest nieco płynniejsza i nieco łatwiej w nią wejść. To tak, jeśli chodzi o podsumowanie moich zmian. Wy oczywiście też z tego, co zobaczyliście, to też napiszcie w komentarzach, czy te zmiany Wam się podobały, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, za chwilkę do tego przejdziemy, warto byłoby jeszcze powiedzieć coś o wykonaniu, ponieważ wydaje mi się, że za wykonanie tej grze dosyć mocno będzie się dostawać, ale niesłusznie, ponieważ ja wziąłem sobie tę grę, otworzyłem i też jak pokazywałem Wam taki krótki unboxing, który robiłem w ramach Co jest grane, też myślałem, że ojej, to jest takie, ta instrukcja jest taka i też miałem pewnego rodzaju pretensje do tego wykonania, ale kiedy to wszystko rozłożyłem i wszystko znalazło się wokół plansz, stwierdziłem, o, to zaczyna do siebie naprawdę pasować, więc poza oczywiście instrukcją, która mogłaby zawierać chociaż jakieś śladowe ilustracje, a nie wyglądać po prostu, nie wiem, jak ktoś, kto wykonał to wszystko w Paincie, no to fajnie by również było, jakby było nieco więcej obrazków na kartach, ponieważ te obrazki na kartach, ilustracje, na pewno by ułatwiły i przyspieszyły nieco grę, ponieważ nie trzeba byłoby czytać za każdym razem całego tekstu, tylko widzę obrazek, wiem, o co w tym wszystkim chodzi i tyle. Też taki mankament wykonawczy jest jeszcze jeden tej gry i wydaje mi się dosyć poważny, szczególnie dla osób, które będą grały hybrydami, to, że na kartach pomocy, którymi posługujemy się na początku, ponieważ wiecie, wszyscy są ludźmi itp. itd., ale jeśli ktoś dostanie hybrydę, szczególnie w drugim rozdaniu, to nagle okazuje się, że, no może tak się zdarzyć, zapomniał, jak wygląda funkcjonowanie hybrydą, no to co musi zrobić? Musi tę kartę pomocy odwrócić na drugą stronę i sobie poczytać. Oczywiście można jakieś tam cyrki stosować, ale wiecie, w Battlestarze, zresztą w odmętach jest tak samo, wszystkie przeglądania instrukcji po drugim rozdaniu i dopytywanie się o pewne rzeczy zawsze powoduje pewne podejrzenia. Ale oczywiście najważniejsza jest ocena grywalności, no bo co może obchodzić ludzi, którzy słyszeli po prostu jakieś mitologiczne hasło o Battlestarze, widzieli, że on teraz kosztuje bardzo wiele monet, co ich może obchodzić, jakieś ujadanie starszych graczy i porównywanie. No właśnie, Was to akurat nie będzie obchodzić, tylko będzie Was to obchodzić, czy odmęty grozy jest to dobra gra. Moje zastrzeżenie co do wyglądu już słyszeliście, starałem się obfotografować jak tylko mogłem ten materiał, żebyście mogli sobie wyrobić również swoją najważniejszą opinię w tym wszystkim, bo moja nie jest to absolutnie ważniejsza, to Wy będziecie oceniali ten tytuł, nie ja. Odmęty grozy pod względem takiego, wiecie, wejścia jest grą łatwiejszą chyba niż Battlestar. Pewne elementy zostały wygładzone, ułagodzone, natomiast fan z rozgrywki jest taki sam. Cały czas nad planszą będzie unosił się taki, wiecie, duch niepewności. Kto jest tą hybrydą? Czy Ty próbujesz coś zrobić? A jakie tu masz umiejętności? Jakie karty można byłoby w tym wszystkim dorzucić? Kto za tą kartę odpowiada? No tutaj rzeczywiście jest to bardzo fajnie, jeśli lubicie takie coś, bo graliście w Battlestara, czy na przykład taką grą pasującą z takim elementem niepewności, to oczywiście jest Nemesis, czyli kto jakie ma plany, to tutaj taka niepewność w tej kooperacyjnej w sumie grze jest bardzo mocno widoczna. Więc jeśli szukacie takiej gry z motywem zdrajcy, który jest takim zdrajcą nieodgadnionym, wszystko oczywiście w mitologii Cthulhu i nie przeszkadza Wam, że nie będzie to wszystko zobrazowane ilustracją na każdym kroku, to bardzo proszę o odmęty grozy, gra się naprawdę niezwykle przyjemnie i to oczywiście w ręce Wasze, czy ten tytuł przypadnie Wam do gustu. Mi się spodobał, na półkę wędruje i już tam zostanie. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!